Witam Was serdecznie. Dzisiaj troszeczkę off-top, bo nigdzie w internecie nie znalazłem na YouTubie testu tego głośnika Zexona. To jest Freshen Rebel Wireless Speaker XL. Tak wygląda pudełeczko. Głośnik ma 24 W, czyli ma 2 razy po 12 W. Akumulator starcza na 12 godzin grania. Można go połączyć Bluetoothem wersji 5.4. A i pudełka Zexona da się normalnie otworzyć, tylko trzeba użyć głowy. Wystarczy tutaj lekko podważyć nożykiem tutaj i tutaj. I mamy piękne otwarte pudełko. W razie jakby się nam głośnik nie spodobał, możemy go oddać. Proszę bardzo. No, można? Można, tylko trzeba chcieć. I tak właśnie wyciągamy głośniczek. Tak wygląda po wyciągnięciu. O. Z góry membranka. Uchwyt do noszenia. I muszę Wam powiedzieć, że jest ciężki. Nie jest jakieś chińskie badziewie, który waży 300 gram. Ten głośnik waży chyba z kilogram. Tutaj zewnętrzne przyciski. Włącznik, podgłaszanie. Mamy guzik play. Oczywiście te plusy po dłuższym przytrzymaniu służą jako zmiana piosenki do tyłu, do przodu. Tutaj pod gumą tradycyjnie slot na kartę pamięci i ładowarka USB-C. Głośnik ładuje się 8 godzin do pełnego ładowania, chociaż podejrzewam, że jak ktoś ma szybką ładowarkę, to będzie krócej. No i włączamy głośniczek. O. Możemy go sparować z czymkolwiek, komputerem. Gra naprawdę super. My go sparujemy sobie ze Smart TV. Żeby pokazać Wam, jak ładnie gra ten głośnik. Nie trzeba wydawać kupę kasy na JBL-a. Chociaż pewnie zaraz wszyscy się zdenerwują, że JBL taki dobry. Nie, JBL ma bas przesadzony. A zresztą, tak jak mówię, ten głośnik ma też zintegrowany mikrofonik. Czterokolorowy pierścień LED z 5 trybami świecenia. O, to jest to. Sam się wyłącza po 10 minutach, jeśli jest nieużywany. I najlepsze jest to, podejrzewam, że jest taki ciężki też, bo ma 5000 mAh baterię. No. Jeszcze to jest dobre, że w Zexonie, jak otworzysz ładnie pudełko, tak jak tutaj będę pił do ludzi, którzy nie potrafią pudełka otworzyć. Jak ładnie otworzysz pudełko i masz paragonik, to możesz go zwrócić, jeśli ci się nie podoba. Ale podejrzewam, że Wam się spodoba, bo wczoraj postawiliśmy go na samochodzie, świeżo po zakupie.
włączyliśmy i ludziska się oglądali. I już włączamy teraz na smarcie YouTube'a. Oczywiście mam nadzieję, że YouTube nam nie zablokuje. Będziemy używać pioseneczek. Skomponuj doskonałą kawę Seco Senses. Dodaj świeże ziarna. Oczywiście reklamy. Uwolnić ich pełny smak i aromat. I po sparowaniu włączamy miódkę. Rozkręca się. Tak jak słyszycie, głośniczek ładnie gra. No tutaj ma takie gumki, żeby się nie zsuwał, bo uwierzcie mi, na dachu samochodu się zsuwał. No, czy warto wydać na niego 89-95 zł? Uważam, że warto. Dzięki, do usłyszenia. Zobaczcie, jak się przesuwa przy tym basie.